Cześć Boże Krzysztof, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Jacek Sasin. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie pośle, w tym tygodniu Sejmu niemal, w przyszłym tygodniu wznawiacie obrady. Będzie kilka, myślę, ważkich tematów. Chciałbym, żebyśmy kilka z nich poruszyli. Pierwsza kwestia, co z ustawą metropolitarną? Ona, ona, ona będzie procedowana, czy nie? W tym kontekście zwyczaj pada też często pana nazwisko, jako współautora tej ustawy. No właśnie, co, co będzie ustawą metropolitarną. No na pewno jeszcze nie na następnym posiedzeniu Sejmu, bo tak jak zapowiadaliśmy, nie chcemy się z tą ustawą spieszyć. To ważna ustawa. Ona dotyczy stolicy naszego kraju i tych miejscowości gmin, które Warszawę otaczają i tworzą metropolię. Niezależnie od tego, czy jest ustawa, czy nie, Metropolia istnieje. Metropolia faktycznie mamy. W tak? Metropolię faktycznie mamy. No, ona jest faktem. Znaczy chodzi o to, tylko żeby stworzyć pewny mechanizm współpracy w ramach tej Metropolii. Tych mechanizmów dzisiaj w wielu obszarach brakuje, chociażby w, w, wspólnego systemu komunikacyjnego, czy wspólnego realizowania e, dużych inwestycji. E, projekt ustawy został e, przygotowany. Projekt ustawy, który jest wyjściem do dyskusji. Zaczynamy konsultacje społeczne, zapowiedziane konsultacje. W przyszłym tygodniu y, jestem o tym przekonany, uda się z tymi konsultacjami ruszyć. Y, kończymy przygotowywanie. In, in, takich elektronicznych narzędzi w postaci specjalnej strony internetowej, która nie tylko będzie dawała pełną informację o naszych propozycjach, będzie odpowiadała na te podstawowe pytania, które padają z, najczęściej z ust mieszkańców, ale przede wszystkim da możliwość wypowiedzenia się takiego, w, w, nie ruszając się często z domu, siedząc przed komputerem, wypowiedzenia się, zadania pytania i też wypowiedzenia się na temat proponowanych zapisów przekazania propozycji zmian czy ewentualnie innych rozwiązań, ale to nie nie jedyne narzędzie, będziemy też chcieli bezpośrednio A wychodzić do mieszkańców. To się jest referendum w Warszawie na temat. Ale my nie jesteśmy przeciwni samej idei referendum. Zwracamy tylko uwagę na to, że to referendum, które Rada Warszawy zaordynowała w specjalnej uchwale. Po pierwsze zrobiła to, tak wskazują przynajmniej w tej chwili. Opinie prawników z naruszeniem procedury, ale po drugie, pyta się Rada Warszawy, czy chce pytać mieszkańców o coś, co zupełnie nie ma nic wspólnego z propozycją, która została złożona. Bo to pytanie, przypominam, jest sformułowane w ten sposób, że pyta, pyta Rada Warszawy, czy jesteś za przyłączeniem do Warszawy wokół warszawskich gmin, co jest pytaniem z kosmosu, ponieważ takiego pomysłu w ogóle nie ma. No, ten projekt zakłada jednak, że każda gmina zostaje oddzielną jednostką ze swoim burmistrzem, swoją radą, budżetem. Pytanie powinno Ciędą, panie pośle, bardziej czy jesteś za utworzeniem dużego metropolitarnego powiatu warszawskiego, tak no, to nawet, no, nawet powiat to też jest, byłoby mm -hmm. coś mylące. Czy jesteś za utworzeniem metropolii warszawskiej, w której każda gmina zachowuje swoją niezależność, natomiast będą pewne wspólne działania, które wspólnie miałyby być realizowane. Ale niezależnie od tego, to referendum też za wcześnie, bo w tej chwili, jak mówię, mówimy o takiej wstępnej propozycji, która będzie konsultowana, więc jeśli nawet takie referendum organizować, to dopiero wtedy, kiedy już będzie konkretny, końcowy projekt ustawy, konkretne zapisy, bo wtedy jest się do czego odnosić. Dzisiaj tak naprawdę nie ma punktu odniesienia. Dzisiaj mówimy zaledwie o, o projekcie, który będzie konsultowany i będzie też zmieniany, bo już wiemy, że w pewnych obszarach ważnych ten projekt będzie, będzie zmieniany. Więc za wcześnie na takie referendum, ale czy ono się odbędzie, czy nie, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, bo to decyzja wojewody Mazowieckiego. Eksperci, jak mówię, wskazują na istotne wady prawne w tym referendum, więc pewnie trzeba się liczyć również z taką Najważniejsza decyzją. Najważniejsza wada prawna, dojdzie. rozumiem, panie pośle, jest taka, że w zasadzie na razie nie ma nad czym głosować, bo nie ma. Nie, nie ma przedmiotu to do głosowania. Jest raczej, to jest raczej wada logiczna, to o czym pan redaktor mówi. Natomiast te wady prawne, dwie najpoważniejsze, które są, to po pierwsze sam fakt, iż to Rada Miasta zdecydowała o tym referendum, a wyraźnie prawo mówi, że takie referendum, które dotyczy kwestii granic gminy, a tego to pytanie przecież dotyczy niezależnie od tego, że trafia ono w próżnię. To jest referendum, które powinno odbywać się z inicjatywy mieszkańców, a nie Rady. To jest bardzo wyraźnie zapisane. No i w, po drugie, zbyt ogólne brzmienie tego pytania. Znane są wyroki Sądu Najwyższego, które mówi, że referendum musi być w bardzo konkretnej sprawie, bardzo konkretnie, Jasno postawione. Jasne postawione i konkretne, szczegółowe pytanie. W tym przypadku mówimy o przyłączeniu kilkudziesięciu gmin do Warszawy, ani wiadomo jakich, ani w jakim celu, ani czemu miałoby to służyć, już jak mówię, niezależnie od tego, że nikt o żadnym przyłączeniu e, w, nie mówił i nawet tego nie proponował. Panie pośle, w, w takim razie... W, ta ustawa, jak ona szybko może trafić do parlamentu, bo do wyborów samorządowych mamy jeszcze grubo ponad półtora roku, no ale znowu ten kalendarz wyborczy będzie biegł bardzo szybko. Yy, czy przed wakacjami trzeba by zakończyć prace legislacyjne? Czy, czy nie? mamy rzeczywiście komfort czasowy? Ja nie chciałbym w tej chwili żadnych terminów zakreślać, bo zobaczymy też, jaki będzie efekt tych yy, konsultacji, no, na ile głębokie zmiany będą potrzebne. A czy jest tej, sens tej na przykład przyłączania, nie wiem, powiedzmy połowa gmin się zgodzi, połowa nie jest sens tworzenia wtedy metropolii? Zobaczymy, bo to jest też tak, że w, oczywiście każdy projekt metropolitalny, który dotychczas był proponowany, on nie zakładał, że wszyscy muszą się zgodzić na to, żeby taka metropolia powstała. Nawet ten projekt Platformy Obywatelskiej, który Ola przyjęła w poprzedniej kadencji, mówił, że 70% gmin, jak się zgodzi, to te 30% pozostałych nie ma wiele do, do gadania. My, pewne granice metropolii zostały zakreślone przez sejmik województwa mozowieckiego, który latami pracował, samorząd województwa mozowieckiego, nad tym, żeby takie granice metropolii określić i zrobił to tworząc obszar tak zwanych obszar ZIT, zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Więc jakby mamy pewną podstawę do tego, żeby się w tym obszarze poruszać. Zobaczymy jaki będzie efekt tych konsultacji. My też przewidzimy oczywiście w ostatecznym projekcie ustawy taki mechanizm aprobujący. Czy chcielibyśmy, żeby przynajmniej większość mieszkańców tego obszaru metropolitalnego opowiedziała się, czy chce, aby taki obszar ostatecznie zafunkcjonował, czy nie. Pracujemy również nad taką propozycją, więc dzisiaj wszystkie możliwości są otwarte dlatego też nie chcę żadnych terminów zakreślać. Oczywiście termin wyborów przyszłorocznych to jest taki termin ostateczny, ale tak naprawdę, żeby mówić o skutecz możliwości skutecznego wejścia w życie tych przepisów, musimy zdążyć w tym roku, bo już od 1 stycznia roku przyszłego pewne elementy przepisów, chociażby zmiany w kodeksie wyborczym, powinny zafunkcjonować, żeby te wybory mogły się odbyć już do nowej jednostki samorządu terytorialnego. Czyli te kilka miesięcy jeszcze na spokojną pracę, zarówno poza parlamentem w postaci tych konsultacji, jak i w samym parlamencie później, już przy procedując ostateczny projekt ustawy jeszcze te kilka miesięcy przed nami. Kilka argumentów, które powiedziałby Pan. Być może już nawet na spotkaniu z mieszkańcami Pan je podaje, ale kilka argumentów, które Pana zdaniem powinny przekonać mieszkańców okolicznych gmin podwarszawskich, miast, gmin wiejskich za tym, aby wejść do metropolii warszawskiej. No, te argumenty dla tych gmin podwarszawskich są bardzo jasne, nawet może bardziej jasne niż argumenty dla samej Warszawy. Przede wszystkim jednolity system komunikacyjny z jednym metropolitalnym biletem, niezależnie czy dotyczy to mieszkańca Warszawy, czy tej Warszawskiej miejscowości każdy miał, będzie miał prawo do korzystania y, na takich samych zasadach z tej jednolitej komunikacji, finansowanej już na tym poziomie ogólnowarszawskim. Ale y, y, dalsze kwestie lepsze planowanie lepsza dostępność do szkolnictwa ponadpodstawowego. Dzisiaj ono się koncentruje głównie w Warszawie, co zmusza młodzież z tych obszarów pozawarszawskich do wędrowania do, do Warszawy. Te, te, to szkolnictwo będzie w nowym systemie zarządzane z poziomu metropolii, więc będzie mogło być zgodnie z potrzebami, z oczekiwaniami mieszkańców również prowadzone. Dostęp do służby zdrowia również dzisiaj jest tak, że ta służba zdrowia koncentruje się, w, szczególnie specjalistyczna koncentruje się w w stolicy mieszkańcy podwarszawskich miejscowości są znacznie gorzej tutaj wyposażeni. Można będzie planować rzeczywiście ten dostęp do opieki zdrowotnej w całej metropolii według potrzeb i według oczekiwań mieszkańców wreszcie w wspólne prowadzenie dużych inwestycji e, szczególnie infrastrukturalnych szczególnie drogowych. Dzisiaj wiemy, jaki jest problem z drogami dojazdowymi do Warszawy zakorkowanymi. E, nie ma dzisiaj jednego podmiotu, który by odpowiadał za te e, połączenia drogowe. E, to są e, dzisiaj odpowiadają powiaty, odpowiada Warszawa, odpowiadają gminy, e, sejm i Wojewódzki, też ma swoje. wojewódzki również grosze. oczywiście również drogi krajowe. E, w tym projekcie przewidziano, że to będzie e, będą to drogi metropolitalne, czyli będą zarządzane i budowane również tam, gdzie jest potrzeba, z tego wyższego poziomu. Wreszcie no, możliwości rozwoju transportu, w tym przede wszystkim transportu szynowego, który w, w wymiarze takim metropolitalnym jest najbardziej skuteczny, najszybszy i najłatwiejszy dla mieszkańców. Potrafię sobie wyobrazić, że tam, gdzie dzisiaj ten transport szynowy nie dociera, takie inwestycje mogłyby być realizowane. Pierwszy no, le lepszy przykład dzisiaj druga linia metra. Realizowana w Warszawie jest, ma kończyć się po tej praskiej stronie na targówku. Dzisiaj toczy się dyskusja, czy nie powinna być przeciągnięta jednak na Białą A nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli ten projekt by zadziałał, żeby potem już po powierzchni mogła być przedłużona do Marek czy do Radzymina, czyli pod gmin które są pozbawione dzisiaj transportu szynowego. To wszystko będzie możliwe, jeśli będziemy mieli metropolię. A dla Warszawy, chociażby, to jest niezwykle ważne lepszy transport dla tych ludzi z Warszawy, to mniej samochodów, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, mniejszy deficyt miejsc parkingowych w Warszawie, ale też co dzisiaj mieszkańcy na to zwracają uwagę i to wiele protestów w Warszawie ma miejsce, coraz gęstsza zabudowa dzisiaj w Warszawie, zabudowywanie ostatnich terenów zielonych, ostatnich terenów rekreacyjnych, na no, pola Mokotowskie chociażby zabudowywane, podczas kiedy pod Warszawą jest wiele dzisiaj obszarów, które mogłyby takiemu budownictwu służyć, a nie służą dlatego, że nie są dobrze skomunikowane z Warszawy, nie mają dobrze rozwiniętej infrastruktury. W ramach metropolii będzie można również te inwestycje budowlane pod budownictwo wielorodzinne, ale również inne, również inwestycje przemysłowe, prorozwojowe, będą mogły być lokowane na tych obszarach już nieściśle w centralnie warszawskich, ale tych obszarach oddalonych od centrum, ale leżących w gminach wokół Warszawy. No zobaczymy, jak, jak będzie pan poseł i inni politycy przekonać tej metropolii Natomiast chciałem zapytać taką rzecz, bo ta ustawa, jak pan mówił, ona jeszcze w poniedzieli nie, nie będzie pod no, obrodami Sejmu, natomiast ma być, przynajmniej tak mówi dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, poprawka do ustawy o środowiska dotycząca wycinki drzew. Pan już widział tę poprawkę, czy mniej więcej no, zna pan by zało, założenia tej poprawki? Nie, nie widziałem jeszcze tej poprawki, nie pracuję akurat nad tym, nad tym projektem, natomiast to mniej więcej oczywiście wiemy, co w tej ustawie wymaga poprawienia. Przede wszystkim te furtki, które mogą powodować, że przepisy ustawy, które przypomnę dają możliwość prywatnym właścicielom działek, działek nieprzemysłowych nie pod działalność gospodarczą, tylko takich prywatnych działek, gdzie. Nie leśnych, nie leśnych, tylko takich prywatnych nie. działek, gdzie mamy swój domek, prawda, i, I tą działkę będącą ogródkiem czy otoczeniem. Domu jednorodzinnego, że możemy się czuć gospodarzami na tej działce, gdzie jeśli jest potrzeba wyciągnięcia drzew. To nie będzie, nie, to, to jest coś, co co jest bardzo logicznie uzasadnione. Uspokoimy tu widzów na pewno, nie, bo się nie, mogą nie, obawiać, czy, czy, czy nagle to, nie okaże się, że załóżmy od, od 1 kwietnia w ogóle nie, 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 nie będzie. Nie, nie, nie. Naprawdę nie. nic takiego nie, za, nie zamierzamy robić. Znaczy, przede wszystkim jedna podstawowa informacja, skąd się w ogóle ta ustawa wzięła. Znaczy, ona wzięła się z danych statystycznych, które mamy i którymi dysponujemy, że już dzisiaj, znaczy już zanim ta ustawa weszła w życie, 95% wszystkich wniosków o wycinkę ze strony osób fizycznych, czy takich prywatnych osób, które chciały usunąć, bo na własnej działce kończyło się pozytywną decyzją samorządu. No wyszliśmy z założenia, że jeśli i tak właściwie miażdżąca większość jest zgódna tego typu działanie, to po co angażować biurokrację, po co utrudniać ludziom życie, po co kazać chodzić do urzędu, składać wnioski, czekać? Często zresztą mieliśmy również sygnały, że taka uznaniowa decyzja urzędnicza w tej sprawie może budzić, może być również korupcjonogena, czyli może budzić taką pokusę dodatkowego, you mm -hmm. opodatkowania tego typu decyzji ze strony urzędników, że to wszystko nie ma sensu, że to tak naprawdę wszystko utrudnia ludziom życie, a efekt jest i tak taki, że kto chce, to właściwie tą zgodę otrzymuje. Postanowiliśmy dać ludziom większą możliwość poczucia się gospodarzami na własnej działce. Mówił również o tym pan minister Szyszko, że te restrykcyjne przepisy wymagające za każdym razem zgody, no one powodowały, że ludzie często musieli się posuwać do takich działań jak specjalne Często traktowanie tych drzew, żeby one uschły, żeby zachorowały, no żeby mieć pretekst do, do tego typu działań. Jednocześnie obawa była zawsze przed tym, żeby posadzić drzewo na swojej działce, bo potem człowiek rozumował, no posadzę, a potem się okaże, że nie mogę już z tą działką nic zrobić. Więc takie absurdy chcieliśmy wyeliminować i temu ta ustawa miała służyć i służy w swojej większości. To, co. Widzimy jako potrzebne do poprawienia to taka możliwość obchodzenia wycinki w, dla celów gospodarczych przez prywatnych właścicieli, którzy najpierw zgłoszą czy informują o tym, że dokonują wycinki na swoje prywatne potrzeby, a następnie sprzedają taką działkę temu, kto chce prowadzić na nie działalność gospodarczą, na przykład budować wielorodzinne budynki, czyli deweloperom. Tutaj muszą być bezpieczniki rzeczywiście wprowadzone i te poprawki będą szły właśnie w tym kierunku, żeby absolutnie ograniczyć możliwość korzystania z przepisów tej ustawy tylko do tych prywatnych celów. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: wiele z tych przykładów negatywnych, które pokazywały media wycinania drzew w ostatnim czasie, to były wycinki, które były prowadzone ze złamaniem przepisów tej ustawy. To nie wina tej ustawy, to wina tych, którzy te przepisy nowe również przepisy łamali. No i trudno mieć zarzut wobec twórców prawa, że ktoś to prawo Łamie. No, od tego są instytucje państwa, od tego są również samorządy, które powinny przestrzegać, czy ta wycinka odbywa się zgodnie z prawem, żeby takie sytuacje tropić, karać i nie dopuszczać do tego, żeby łamanie prawa miało miejsce. Panie pośle, mamy jeszcze kilka minut. Chciałbym zapytać o jedną ważną rzecz, taką polityczną. PiS zaproponuje Jacka Seriusza wolskiego na nowego szefa Rady Europejskiej? No to musimy się poruszać tutaj w sferze pewnych yy, plotek i enuncjacji medialnych. Ja absolutnie w żadnym wypadku nie mogę dzisiaj niczego w tej sprawie potwierdzić, bo jesteśmy w fazie negocjacji. Jesteśmy w fazie e, Ale to rozmów. kaczka dziennikarska yy, Financial Times, czy... Chciałoby się powtórzyć słowa jednego z ważnych polityków naszej partii dzisiaj, który powiedział ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam, prawda? No bo y, oczywiście takie zaprzeczenie też jest informacją, prawda? A myślę, że dobrze by było w tym przypadku żadnych y, informacji jednak dla dobra sprawy nie ujawniać. Na pewno możemy być pewni jednego dzisiaj: że my, jako Prawo i Sprawiedliwość, partia, która dzisiaj ponosi odpowiedzialność za Polskę, rządzi w, w Polsce, nie widzimy możliwości popierania Donalda Tuska na kolejną kadencję. Naszym zdaniem Donald Tusk nie sprawdził się w roli przewodniczącego Rady Europejskiej. A nie dlatego, że jest, że, że wywodzi się z platformy? Nie, nie dlatego, że wywodzi się z platformy, bo chociażby tak ten, ta informacja dotycząca Jacka Sariusza Wolskiego to też jest przecież polityk Platformy Obywatelskiej, prawda? Więc pokazuje to, że. Że my nie mamy tego typu zahamowań. My byliśmy zawsze formacją, która wspierała Polaków na stanowiska, ważne stanowiska europejskie, niezależnie od tego, z jakiej formacji pochodzą. Tym się, równie, tym się różnimy chociażby od właśnie platformy, która polityków PIS-u zwalczała. Dobry przykład, Janusz Wojciechowski, który był zwalczany jako kandydat przez platformę, ale w tym przypadku mówimy o polityku, który po pierwsze był premierem w Polsce i w, niestety mamy podstawy twierdzić do tego, że dopuszczał się w tym czasie łamania prawa, dopuszczał się z tego typu zachowań, które no, będą musiały być być może również w kategoriach kodeksowych rozliczone, ale już nawet patrząc jak się zachował jako przewodniczący Rady Europejskiej, no to jest człowiek, który po pierwsze nie zapobiegł Brexitowi tutaj, w tej sprawie nic nie zrobił. To, jest, to był człowiek, który wspierał pomysł relokacji uchodźców w ramach tego pomysłu przydzielania odpowiedniej ilości Każdemu krajowi. Co więcej, wspierał również takie pomysły, aby kraje, które nie, przy, nie chcą przyjąć w ramach tego e, procesu e, uchodźców, były ob, obłożone wysokimi karami finansowymi, co bezpośrednio godziło w Polskę ale i w Panuś nasze. Twierdzą, że, do, że Don, 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 Donald Tusk realizował politykę europejską. Nie w, patrzył, no, nie patrzył czysto, czysto tylko na sprawy polskie, ale schował się jak polityka europejski. Nie, nie, no to jakby to, to była polityka przede wszystkim zgubna również dla Europy, nie tylko dla, dla Polski. Zła polityka, z której na szczęście Unia Europejska się wycofała, mimo tego, że Donald Tusk taki. Tak, Działania e, wspierał. No, ale wreszcie y, kolejny argument, który z punktu widzenia Polski jest niezwykle ważny, my byśmy oczekiwali od osób na najwyższych stanowiskach w Unii Europejskiej, żeby przestrzegały prawa. Europejskiego i żeby byli bezstronni w stosunku do wszystkich krajów. Donald Tusk, który w, czasach, w czasie, kiedy chodziło o interes Polski, właśnie używał tego argumentu, że nie może dbać o interes Polski, bo jest politykiem europejskim, ale w, w sytuacjach, kiedy chodziło o uderzenie Polski, nagle okazywał się politykiem bardzo mocno polskim, związanym z polską opozycją, z Platformą Obywatelską, z tą opozycją, która się przedstawiła jako opozycja totalna. Przyłączał się chętnie do krytyki Polski na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej. Co więcej, uznał, to jest fakt, to jest cytat z Nalda Tuska, że ten proces, który Unia Europejska uruchomiła, który może skończyć się sankcjami wobec Polski, to jest proces optymalny w stosunku do tego, takich słów użył, w stosunku do tego, co się w Polsce dzieje. No, czy mamy wspierać takiego polityka, który przyłącza się do tych niesprawiedliwych, krzywdzących ocen Polski na arenie europejskiej, Panie który poświęci... jest de facto ekspozyturą polskiej opozycji w Unii Europejskiej? no wydaje mi się, że nie. No, odpowiedział pan sam na to pytanie. W zasadzie pytanie retoryczne można było zostawić, ale, ale rzeczywiście odpowiedź się przynajmniej w Prawie Sprawiedliwości nasuwa. Sama dziękuję serdecznie za rozmowę. No, Członym naszym z gościem był poseł Jacek Sasin. Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję jeszcze raz. Państwu dziękujemy za uwagę z Panem Bogiem.